Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję oczywiście całej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego za możliwość dzisiaj wystąpienia. I będę opowiadał nie tylko o czynnościach, które sam wykonywałem, bo to jest inna rzecz i będę Państwu je przedstawiał, ale będę mówił o działaniach bardzo wielu osób, bardzo wielu podmiotów rządowych, samorządowych, uniwersyteckich i innych, które podejmowały działania w walce z koronawirusem, który możemy spokojnie powiedzieć, iż w ciągu ostatnich, jak nie 100, to 50 lat było jednym z największych wyzwań stojących przed państwem polskim i przed społeczeństwem polskim. I należy zacząć od stwierdzenia, iż pierwsze i najważniejsze podziękowania należą się społeczeństwu polskiemu, w tym ja mogę wypowiadać się za społeczność województwa łódzkiego, za to, jak mieszkańcy województwa łódzkiego zachowywali się wraz z narastaniem zagrożenia koronawirusa, jeszcze kiedy pierwszy przypadek się nie pojawił, jak następnie po pojawieniu się wirusa, jak następnie kolejne obostrzenia wchodziły, jak duża dyscyplina społeczna, widzieliśmy to po ulicach, jak dużo osób stosowało się do wszystkich wytycznych, co powodowało, iż zakażenia tak zwane wertykalne czy poziome w zasadzie na terenie województwa nie występowały. Dziś chciałbym też powiedzieć, że na sali są osoby tutaj na zaproszenie prezydium WRDS-u, które można z całą pewnością powiedzieć, wielu z Państwa nie zna tych osób, ale to są bohaterowie tej walki. Ja w czasie referowania całych tych działań, które były podejmowane, będę wspominał i pozwolę sobie przywołać te osoby. Są to dzisiaj te osoby też tutaj, niektórych ich nie ma, będziemy o nich wspominać. Dlatego, że proszę Państwa, oczywiście, że cały ciężar, zarówno jeżeli chodzi o skonstruowanie dwóch najistotniejszych systemów prawnych, gospodarczych, epidemiologicznych, spoczywał na rządzie w ostatnim czasie. I najpierw stworzyliśmy system zabezpieczenia medyczno-epidemiologicznego, a następnie został stworzony system zabezpieczenia gospodarczego, tak zwanej tarczy. Ja będę dzisiaj, choć jestem z wykształcenia doktorem nauk prawnych, a nie medycyny, ale będę dzisiaj referował te zagadnienia, dlatego że jako wojewoda i przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wspólnie z obecną tutaj panią dyrektor Gajewską-Skarbecką, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, koordynowaliśmy wszystkie działania i nadal je koordynujemy, podejmowane na terenie województwa. Proszę dzisiejszego wystąpienia nie traktować jako jakiegoś podsumowania, zamknięcia, konkluzji, czy jakiejkolwiek klamry, która miałaby spinać jakiekolwiek nasze działania do tej pory. To jest po prostu bieżąca informacja z tego, co się wydarzyło do tej pory, jakie czynności były podejmowane, jak również wytłumaczenie wielu nieścisłości, bądź też politycznych naleciałości, które pojawiły się w trakcie walki z koronawirusem. Bo to jest kolejna rzecz, którą należy powiedzieć, tu już nie o społeczeństwie województwa łódzkiego, ale o samorządach województwa łódzkiego, przedstawicielach różnych publicznych instytucji, nie istniał spór polityczny w czasie walki z koronawirusem. Nie było samorządowca, niezależnie z jakiej partii, z którym ja bym nie rozmawiał, który nie chciałby rozmawiać, który by nie chciał współpracować, podejmować działań, przekazywać wytycznych, wskazówek, co powinno być zamknięte, co nie powinno być zamknięte. Nie było takiego samorządu. Oczywiście, proszę Państwa, że bieg spraw publicznych, natura ludzka, wydarzenia bieżące, zbliżająca się kampania prezydencka spowodowały, iż oczywiście korelat polityczny zaczął pojawiać się w tych wystąpieniach, ale moim zadaniem jest dzisiaj odniesienie się do tego i wskazanie Państwu merytorycznie, w zasadzie opierając się na materiałach pochodzących ze służb epidemiologicznych, z wypowiedzi profesorów medycyny, czy odwołując się do po prostu stanu prawnego, jaki w Polsce obowiązuje, iż wiele z tych zarzutów podejmowanych i podnoszonych było nietrafnych. Oczywiście na wszystkie pytania służę Państwu odpowiedzią, jeżeli będą się pojawiały. Więc zaczynając. Swoje wystąpienie dzielę na cztery zasadnicze części, które są też czterema najważniejszymi podstawowymi fundamentami naszej walki z COVID-em. Po pierwsze chronologiczne ujęcie, bo musimy sobie zdawać sprawę, przecież jakbym zapytał Państwa, kiedy był pierwszy przypadek COVID-u w województwie łódzkim, to nikt teraz w pamięci dokładnie dnia nie poda, ale to będzie miało znaczenie w pokazaniu, w jaki sposób się do epidemii przygotowywaliśmy, a jak następnie działania podejmowaliśmy. Następnie kwestia podmiotów leczniczych, dlatego że oczywiście opinia publiczna nie ma obowiązku tego wiedzieć i nikt nie musi znać na pamięć i wiedzieć, do jakiego szpitala się udaje. Udaje się na SOR i chce być tam wyleczony. Nie musi wiedzieć, kto jest podmiotem założycielskim.
Ale chciałbym powiedzieć, że równie dobrze wspólnie tutaj dziś ze mną mógłby pan marszałek Schreiber występować, dlatego że jako organ założycielski największej liczby, największych i najważniejszych, najlepiej wyspecjalizowanych szpitali w województwie odpowiadał za ogromną część walki z COVID-em, za co mu dzisiaj serdecznie dziękuję. Za koordynowanie tych podmiotów, nie mówiąc już o tak ważnym instrumencie, jak Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, która podlega panu marszałkowi i pan dyrektor Krzysztof Janecki, który jest dzisiaj również z nami, który koordynował bardzo dużą liczbę działań. Ale oprócz tego mamy przecież szpitale powiatowe, mamy przecież inne podmioty niepubliczne, mamy również podmioty samorządowe różnego rodzaju, które niekoniecznie są podmiotami leczniczymi, ale walka z COVID-em dotknęła jak domy pomocy społecznej, jak inne ośrodki, które wymagały pomocy i takiej pomocy otrzymywały. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na pewien aspekt, który w ogóle nie jest podejmowany obecnie w debacie publicznej. Aspekt moralny i etyczny walki z koronawirusem, który pojawiał się w dyskursie publicznym przez przedstawicieli niektórych stronnictw politycznych albo niektórych publicystów, ale jeżeli chodzi o debatę publiczną w dużej skali, jak i o stanowisko rządu, w ogóle nie podlegał żadnej dyskusji. To znaczy fakt, iż obowiązuje nas etycznie solidaryzm społeczny i nie można osób, które są szczególnie narażone na tę chorobę, pozostawić bez żadnej pomocy. Przecież były takie głosy, iż przecież to chorują tylko osoby starsze, upośledzone zdrowotnie, z różnymi chorobami współistniejącymi. Dlaczego młodzi mają się płacić za tę opiekę? Pojawiały się takie głosy, ale przecież, proszę zwrócić uwagę, w ogóle nie było to przedmiotem rozważań. Życie ludzkie zostało postawione na pierwszym miejscu. Proszę Państwa, pierwszy przypadek w Europie COVID-u 25 stycznia. Następnie są podejmowane liczne czynności przygotowujące i analizy. To jest czas analiz i przygotowywania zarówno państw europejskich, w których, jak Państwo pamiętacie, w różny sposób podchodzono do walki z COVID-em, jak i Polsce. Następuje przegląd w inspekcjach sanitarnych. W międzyczasie odbywa się spionizowanie sanepidów, dlatego że jak Państwo wiecie na pewno, sanepidy podlegały zarówno staroście, jak i wojewódzkiemu inspektorowi sanepidu, który to podlega wojewodzie. Jednakże w obecnym stanie jest to agencja rządowa. Pierwszy przypadek w Polsce był 4 marca w województwie lubuskim. 11 marca odnotowujemy pierwszy przypadek w województwie łódzkim. Pierwszy przypadek jest to pani, która przyjechała z Norwegii, źle się poczuła, więc sama zgłosiła się na badania i powtórzę to, co powiedziałem 12 marca, czyli po odpowiednim upłynięciu czasu, jak zostałem przez służby sanitarne poinformowany o tym przypadku, wykazała się wielką odpowiedzialnością obywatelską, dlatego że zastosowała się do wszystkich wymogów epidemiologicznych, które wówczas były ogłaszane i które były wówczas podawane publicznie, powodując fakt, następstwem czego było nierozprzestrzenianie się, w zasadzie nie była źródłem żadnego ogniska w województwie łódzkim. Jednakże, biorąc pod uwagę to, co wiemy od epidemiologów, iż wirus przekazywany jest drogą kropelkowo, oddechową, jest wyjątkowo łatwo się zakaźć. Nie ma jednej zasady, proszę Państwa, i to wiemy i wypływa to, co Państwu mówię, z doświadczenia ostatnich miesięcy i z rozmów z lekarzami, jak i epidemiologami. Zdarzają się przypadki, kiedy dwie osoby przebywają obok siebie, jedna jest chora i są ze sobą dwie godziny i się nie zarażają, a są przypadki, mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem w województwie łódzkim, gdzie jedna osoba zaraziła 60 od razu. Dlatego, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy duży wzrost zachorowań w różnych częściach województwa. Oczywiście, mając na uwadze zarówno prawa każdego pacjenta, nie mogliśmy mówić kto, bo mógłby zostać zidentyfikowana ta osoba, ale ta osoba była źródłem wielu zakażeń na początku. Także nie ma jednej zasady, jeżeli chodzi o przenoszenie się wirusa i bardzo trudno to przewidzieć. Zatem wszystkie zalecenia, których przestrzegamy, tak jak dzisiaj Państwo wszyscy jesteśmy w maseczkach, są bardzo ważne dla tego, żeby wirus dalej się nie rozprzestrzeniał. Z dniem 16 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczpospolitej zostaje wprowadzony. Przypominam, że mamy dwa etapy. Pierwszy to jest wprowadzenie stanu zagrożenia, a drugi to wprowadzenie stanu epidemii. Stan epidemii obowiązuje dzisiaj. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego podejmowane są działania zapobiegawcze, organizacyjne, działania ratownicze i interwencyjne. To, czego Państwo nie widzieli, a to głównie różnego rodzaju posiedzenia, analizy, przygotowywanie się,
koordynowanie współpracy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, największych szpitali. Przypomnijmy, ile mamy szpitali zakaźnych w województwie łódzkim. Obecnie jeden, który zawsze istnieje, to jest Szpital Marszałkowski, Szpital Biegańskiego, cały szpital zakaźny, plus następnie szpitale, które całe zakaźnymi nie są, ale posiadają oddziały zakaźne, czyli szpital w Bełchatowie, również wojewódzki, i szpitale dwa powiatowe, Radomszczański i Tomaszowski. Oczywiście cały czas trwał monitoring doniesień ze świata, Państwo pamiętacie, były posiedzenia zarówno w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiedzenie 28 lutego zostało tutaj przez nas wskazane jako bardzo istotne, dlatego że tego dnia została podjęta decyzja, iż każdy wojewoda z upoważnienia ministra zdrowia, jak i prezesa Rady Ministrów, podnosił w stan podwyższonej gotowości na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jednostki opieki zdrowotnej, tak aby przygotowywać się do nadejścia wirusa. Mamy 28 lutego, czyli wirusa jeszcze w województwie nie ma. Jednocześnie prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o przekazaniu 100 milionów złotych dla placówek leczniczych na terenie Polski, które mają być wybrane wspólnie między wojewodami i dyrektorami Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zakupu specjalistycznego sprzętu, który będzie miał służyć do walki z COVID-em. Jednocześnie, patrząc na te daty, wiemy, jaka sytuacja rozpoczyna się i zaczyna się dziać we Włoszech, a zaczyna się dziać bardzo źle i to obserwujemy w owym czasie. Zatem wszystkie działania i wszystkie plany, jakie są w owym czasie przygotowywane, są to plany na epidemię bardzo dużych rozmiarów, w których zakładamy, że na terenie województwa łódzkiego osób hospitalizowanych może być między 10, 15 a 20 tysięcy. Hospitalizowanych, proszę Państwa, to w ogóle do takiej liczby osób zakażonych nie doszliśmy, nie mówiąc już o osobach, które hospitalizowanych. 28 lutego odbywa się posiedzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tego samego dnia wieczorem zostaje zwołany Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego przeze mnie i jeszcze tego samego dnia spotykamy się w gronie stałych członków, łącznie z panem marszałkiem województwa i wybieramy, łącznie z dyrektorami szpitali zakaźnych, którzy z całego województwa przyjechali, i dokonujemy sprecyzowanie, jaki sprzęt musi zostać zakupiony. I następnego dnia już wszystkie wnioski są gotowe. To jest bardzo szybko, proszę Państwa, kto pracuje i kto kupuje jakikolwiek sprzęt medyczny, musi wiedzieć. Dyrektorzy wszystkich szpitali złożyli zapotrzebowania i samorząd województwa łódzkiego, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Wnioski zostają uruchomione. Sprzęt jest cały czas zakupywany. Przekazywanie to jest dokładnie te 5 podmiotów. Gotowość struktur i ćwiczenia. Jednocześnie przeprowadziliśmy tak zwane ćwiczenia epidemiologiczne bez podejmowania oczywiście działań w terenie, ale sprawdziliśmy, jak działa koordynacja pomiędzy różnymi instytucjami w województwie. Łączna kwota dotacji, o których mówię, to patrząc dzisiaj, jeżeli chodzi o celową walkę z COVID-em, to 16 milionów złotych. Ma się Państwo tutaj wyszczególnione, również Straż Pożarna została doposażona, bo jak Państwo pamiętacie, również pokazywaliśmy ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej, czyli stawianie namiotów przed obecnie wszystkimi szpitalami województwa łódzkiego, gdzie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia powinien odbywać się triaż pacjentów, mierzenie temperatury, jak i dokonywanie badań przesiewowych w celu wyeliminowania możliwości dostania się COVID-u do placówek leczniczych. 12 marca podjęliśmy decyzję i w każdym województwie została taka decyzja podjęta o powołaniu szpitala jednoimiennego. To były wytyczne ministra zdrowia, ministra Szumowskiego, który po przeanalizowaniu tego, jak wygląda sytuacja we Włoszech, jak służba zdrowia jest tam zagrożona, dlatego że mieliśmy we Włoszech do czynienia z taką sytuacją, że ponieważ nie było wydzielonych oddziałów zakaźnych w szpitalach, szpital oddział po oddziale się zakażał. Oddział po oddziale, z oddziału przeznaczonego na COVID na kardiochirurgię, z kardiochirurgii na okulistykę, i tak całe szpitale były zakażone, czyli byli zakażani pacjenci, którzy mieli inne choroby współistniejące, co generowało coraz większą liczbę zakażeń we Włoszech i ostatecznie niewydolność służby zdrowia. Tu obecna wojewódzka pani konsultant do spraw chorób zakaźnych, pani doktor Bartczak, zaproszony na pewno dzisiaj profesor Timler, zaproszony profesor Gaszyński. To są wojewódcy
konsultanci do spraw ratownictwa medycznego, do spraw anestezjologii. Spotkaliśmy się wspólnie z panem marszałkiem Schreiberem, wspólnie z państwem, spotkaliśmy się wspólnie z dyrektorami szpitali i musieliśmy dokonać i wytypować szpital, który mamy zamienić. Decyzja ta była niezwykle poważną decyzją, proszę państwa, bo jak wiecie, w każdym szpital, sieć szpitali województwa łódzkiego, czy cały system, którym podlega NFZ-owi, to nie jest miasteczko z klocków Lego, które możemy sobie automatycznie przestawiać i przestawiać. Tam byli pacjenci w środku. Tam były przyjęte procedury co do wymiany personelu, co do gdzie, jaki oddział się znajduje. Wyłączenie jednego dużego szpitala z całej sieci i przeznaczenie go tylko na leczenie COVID-u i wszystkich innych przypadłości, gdyby ten pacjent, bo taka była istota szpitala jednoimiennego, czyli trafia tam pacjent, który wymaga hospitalizacji, na przykład musi mieć operację na serce, czyli musi być taki szpital, gdzie jednocześnie wszyscy są przeszkoleni, jest to szpital zakaźny do COVID-u, a jednocześnie można dokonać tej operacji. Może być to osoba ze schorzeniami psychiatrycznymi, która jest na przykład niebezpieczna, a ma COVID, więc nie może trafić do szpitala psychiatrycznego, powodowałaby zagrożenie dla innych. Dlatego został ostatecznie w toku naszej wspólnej dyskusji wybrany Wojewódzki Szpital w Zgierzu. Tutaj oczywiście należą się też podziękowania pani dyrektor Jóźwik, dyrektor tego szpitala, która stanęła przed ogromnym wyzwaniem logistycznym, jak przemyśleć funkcjonowanie tego szpitala jako jednoimiennego. Jednocześnie, równolegle, musieliśmy w analizie zarówno z konsultantami wojewódzkimi, jak i z panem dyrektorem Janeckim, czyli dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, przemyśleć, jak pacjentów, którzy oczekują na operację, a nie mogą opuścić szpitala, przetransportować. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego sama jedna skoordynowała i w ciągu niespełna 32 godzin wszyscy pacjenci, którzy nie mogli wyjść o własnych siłach, czy lekarz nie mógł ich wypisać, powołując się na swoją wiedzę medyczną, zostali z tego szpitala przetransportowani. To były indywidualne decyzje dla każdego pacjenta, które były podpisywane, polecenia przewożenia. Byli to również pacjenci OIOM-owi, którzy mogli umrzeć w czasie podróży, ale jednocześnie tę decyzję nie było wyjścia, trzeba było przyjąć, dlatego że gdyby COVID dostał się na ten OIOM, to ci ludzie i tak byliby skazani na śmierć. To było mniej więcej, rysuję państwu, w jakiej sytuacji podejmowania decyzji w owym momencie się znajdowaliśmy. Szpital w Zgierzu ostatecznie ma 450 łóżek szpitalnych przeznaczonych do leczenia COVID-u. Łóżka te są rozmieszczone i przygotowane zgodnie z wytycznymi konsultantów wojewódzkich. Jednocześnie mamy tam 45 respiratorów, bo jak wiedzieliśmy, bardzo ważne przy podtrzymywaniu życia pacjentów, którzy są chorzy na COVID, jest dostarczanie im tlenu. Te 45 respiratorów były przetransportowane do szpitala z sieci szpitali, czyli trzeba było jeszcze wytypować szpitale, z których możemy je tak szybko, bo to w kilka dni zostało zrobione, tak szybko wziąć i przetransportować i dostarczyć. W międzyczasie oczywiście trwają zakupy samorządu województwa i innych szpitali, kolejnych respiratorów, ale następnie pojawia się sytuacja, w której następuje naturalna w grze rynkowej spekulacja, dlatego że ceny respiratorów wyskakują nieprawdopodobnie wysoko i na przykład wojewoda mazowiecki kupował respiratory o 40% droższe niż na przykład miesiąc wcześniej, dlatego że taka była sytuacja na rynku. Jednocześnie występujemy do rezerwy premiera i bierzemy pieniądze na zabezpieczenie ambulansów. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście przecież nie możemy wozić pacjentów zwykłych, którzy przecież cały czas chorują i muszą trafiać do szpitali, z pacjentami chorymi na COVID. Zatem przystosowujemy ambulanse, którymi dysponuje Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Pobieramy pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa, pieniądze rządowe i przekazujemy 5 ambulansów do transportu, bo przecież jak państwo widzieli, drzewica, jakieś inne sytuacje, czy nawet chory pacjent z domu musi zostać takim ambulansem przewieziony przez ratowników medycznych i zawieziony, czy to do Biegańskiego, czy to do Bełchatowa, czy to do szpitala w Zgierzu. Jednocześnie trwają i zostają przystosowane, czyli służba zdrowia na terenie województwa przystosowuje się do zmienionych algorytmów alokacji pacjentów. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że przecież mamy zupełnie nową chorobę na terenie województwa, która się istnieje zagrożenie jej szybkiego rozprzestrzenienia, czyli musimy wszystkie dotychczas obowiązujące procedury w służbie zdrowia musimy zmienić i je dostosować i to jest kwestia dni. Plus 5 karetek pobierających wymazy w owym czasie powstaje na dzień dobry z pieniędzy rządowych do pobierania wymazów. Co to oznacza? To oznacza, że mamy przyrost
jednego, dwóch pacjentów co któryś dzień. W województwie jest za osób zakażonych, ale nie hospitalizowanych 30. Ale oczywiście, jeżeli te osoby były gdzieś w miejscu publicznym, to powiatowy inspektor sanepidu przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, wskazuje osoby, ta miała kontakt w taki sposób, który grozi zakażeniem, decyzją administracyjną nakłada na te osoby kwarantanny, a w odpowiednim dniu, i to nie jest jeszcze prosta rzecz, dlaczego tak te zakażenia narastają, to jest kolejna rzecz, i są w różnych dniach różne ilości. Dlatego, że od dnia zero sanepid liczy, zgodnie z tym danymi przekazanymi przez WHO, kiedy osoba mogła zacząć zarażać, od tego dnia wylicza dzień kontaktu, następnie dzień inkubacji wirusa i wskazuje dzień, w którym przekazuje informacje do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, kiedy ambulans wymazowy może do danej osoby pojechać, pobrać wymaz i przekazać go do laboratoriów. I to jest miejsce, w którym ja oczywiście dziękuję podległym mnie służbom sanitarnym, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i wszystkim powiatowym, bo to, proszę Państwa, to toczy się ich walka i ich praca toczy się cały czas i w tym momencie, dlatego że to są osoby, których nie widzimy, są osoby, które pracują stacjonarnie przy komputerach, telefonicznie, w zasadzie uniemożliwiają rozpowszechnianie się wirusa, przeprowadzając te wywiady. Oczywiście jeszcze bardzo istotną rzeczą jest fakt powiedzenia prawdy przez osobę, którą się przepytuje. Bo załóżmy sobie teoretycznie, jak to jest wrażliwa sprawa, nie stygmatyzując nikogo, tak? Ale załóżmy, że ktoś ma kochankę i o niej nie wspomni i ona rozniesie to zakażenie po województwie. No jest to możliwe faktycznie, prawda? Moralnie naganne, ale możliwe faktycznie. Dlatego trzeba przepytać taką osobę i ta osoba musi podać wszelkie możliwe informacje na temat. Bo jak nie poda, to będziemy mieli zaraz gdzieś ognisko wirusa. Laboratoria. To jest kolejna sprawa. Jest tutaj dzisiaj obecny wojewódzki konsultant do spraw chorób, do spraw badań laboratoryjnych, pan doktor Wlazeł, kolejny z bohaterów, tak jak pani doktor Barczak, profesor Timle, profesor Gaszyński. Naprawdę bohaterów naszej walki na terenie województwa łódzkiego, bo nagle kto z Państwa w codziennym swoim życiu myślał o takim zawodzie jak diagnosta laboratoryjny? Okazuje się, że proszę Państwa, jest to jeden z najważniejszych zawodów dla naszego życia i zabezpieczenia medycznego, bo to są osoby, które przeprowadzają testy. Testy są, oczywiście, to jest kolejny aspekt. Przecież nie było testów na COVID, w ogóle na świecie ich nie było. Najpierw były tylko chińskie, potem były europejskie, potem były polskie. Musieliśmy zakupić sprzęt i przystosować zarówno procedury, jak i personel i diagnostów laboratoryjnych. Najpierw w rządowym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która jest pierwsza i pracuje już od 28 lutego, wcześniej próbki jeżdżą do Warszawy, następnie wielkim wysiłkiem właśnie między innymi pana doktora Wlazła, ale też bardzo wielu profesorów Uniwersytetu Medycznego powstaje bardzo ważne dla nas laboratorium na terenie CSK, no to jest CKD, tak? Mówiąc, każdy będzie znał dzięki rektorowi Kortkowi, gdzie powstaje to laboratorium. Oczywiście funkcjonuje jeszcze laboratorium w Szpitalu Biegańskiego, laboratorium Marszałka i w zasadzie pierwszy miesiąc epidemii te trzy laboratoria, pracując 24 godziny na dobę, bez przerwy, obcują z wirusem. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnego zakażenia w tym laboratorium. Po drugie, pracują i dzięki tym wynikom, które nam przynoszą, uniemożliwiamy dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Jak Państwo widzą, tutaj są wypisane wszystkie laboratoria, ponieważ kolejne dochodzą. Obecnie dzisiaj średnio przeprowadzonych jest 1500 testów na dobę. Oczywiście może ich być więcej, tutaj w zasadzie nie ma ograniczenia, zresztą ostatnio właśnie CKD, z tego co wiem, zwiększa swoje moce, jeżeli chodzi o swoje możliwości. Kolejna rzecz, którą często w debacie publicznej i jak szybko dyskutujemy, często jest mylona. Izolatoria, kwarantanny, miejsca, nadzór epidemiologiczny. Izolatoria to są miejsca przeznaczone dla osób, w których COVID został zdiagnozowany i stwierdzony testem genetycznym, ale nie są objawowe, to znaczy nie mają duszności, nie mają kaszlu, mogą przebywać w warunkach nieszpitalnych. I dla nich powstają izolatoria na terenie województwa łódzkiego. Pierwsze izolatorium powstaje tutaj dzięki pani dyrektor Gajewskiej, ufundowane z mojej rezerwy w Porszewicach. Jest to z dnia na dzień w zasadzie stworzone izolatorium, a potem dokładamy kolejne. Oczywiście tworzymy też hotel dla medyków na terenie województwa w Zgierzu, tam gdzie medycy, którzy w szpitalu jednoimiennym leczą, mogą się przespać, jeżeli chcą oczywiście, jeżeli byliby zainteresowani i za darmo.
Taka sieć izolatoriów oczywiście powstaje zgodnie z przystosowaniem do liczby szpitali. Miejsca kwarantanny. To jest zadanie wykonywane wspólnie przez samorządy powiatowe i administracje rządowe. Miejsca kwarantanny to są miejsca dla osób, które miały kontakt z wirusem, ale nie zostały zdiagnozowane, czyli żaden test genetyczny nie wskazał, że są to osoby chore na COVID. Takie osoby powinny przebywać w miejscach kwarantanny. Miejsca te są organizowane przez samorządy powiatowe. Za co dziękuję, dlatego że oczywiście mieliśmy wojewódzki plan na wypadek epidemii, jednocześnie on był chyba 6 albo 7 razy nowelizowany, a nowelizowany był nie dlatego, że zmieniały się jakieś zagadnienia merytoryczne związane z walką, że rząd był nieprzygotowany. Były zmieniane dlatego, że samorządy powiatowe na terenie województwa tak efektywnie i sprawnie działały, że liczba miejsc kwarantanny się zwiększała w owym czasie i dlatego trzeba było je wskazywać w tym planie. Jednocześnie podejmujemy wspólnie z samorządem województwa działania, które mają charakter, powiedzmy, profilaktyczno-dydaktyczny. Przygotowujemy kampanię Nie idź nigdzie zadzwoń, co oznacza, ponieważ w społeczeństwie niejasno wybrzmiewało w owym czasie, że osoba chora na COVID ma się nie zgłaszać do pierwszego lepszego szpitala czy pierwszej lepszej przychodni, ponieważ generowało to ogromne zagrożenie dla w ogóle pacjentów znajdujących się w takich szpitalach powiatowych, jak na przykład w Zduńskiej Woli, w Pabianicach czy gdzieś indziej, czy w szpitalu, na przykład w szpitalu Jonszera. Było to duże zagrożenie, że nagle osoby chore albo osoby z kwarantan, czy osoby, które wiedzą, że miały kontakt, zaczną iść do takich placówek i zaczną zarażać innych ludzi, co ostatecznie by powodowało wzrost liczby zgonów. Dlatego zostały uruchomione liczne i różne infolinie. Infolinia 24-godzinna dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym, gdzie studenci, wolontariusze na łączach podległych mojemu urzędowi 24 godziny na dobę odpowiadali na pytania. Jednocześnie były również dodatkowe infolinie NFZ-u, były dodatkowe infolinie sanepidu, tam gdzie można było zadzwonić, bo nie każdy, pewne były momenty, kiedy telefony służb sanitarnych były przeciążone, nie dlatego, że tyle osób faktycznie dzwoniło na te telefony, powiedzmy, jakbyśmy mieli to skategoryzować z słusznych powodów, tylko w celach informacyjnych. Te infolinie zostały odciążone, obecnie nawet nie istnieje konieczność, żeby one wszystkie funkcjonowały, dlatego że nie ma tak dużego już zainteresowania, społeczeństwo się przystosowało i przygotowało. Jednocześnie czasem pojawiają się, powiedzmy, bliżej nieugruntowane opinie dotyczące braku informacji na temat COVID-u. Wszelkie informacje, które podaje Ministerstwo Zdrowia, wszystkie informacje, jakie dotyczą województwa łódzkiego, wypływają ze służb informacyjnych Urzędu Wojewódzkiego, jak i sanepidu, jak i NFZ-u. Wszystkie one są na bieżąco i nieustannie agregowane i przekazywane. Cokolwiek jest dobrą naszą zasadą przyjęte, iż najpierw oczywiście dane podaje Minister Zdrowia, ale to nie oznacza, że my ich nie podajemy i służymy odpowiedzią na wszystkie możliwe pytania, w każdym czasie. 16 marca zostaje wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. W zasadzie 5 dni po pierwszym przypadku w województwie łódzkim, dlatego że w zasadzie, kiedy my mieliśmy przypadek, następnego dnia 4 województwa, w zasadzie można mówić, że COVID już zaczął funkcjonować we wszystkich częściach Polski, może za wyjątkiem województwa podlaskiego. Oczywiście dalej podejmowane są przez Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego działania. Czego Państwu nie powiedziałem, to, że również musieliśmy pracować w zupełnie innym trybie i pracowaliśmy w trybie zdalnym. Albo łączyliśmy się na łączach przypominających Skype rządowych, albo ustalaliśmy wszystkie sprawy na bieżąco telefonicznie, dlatego że w owym czasie nie było możliwości, żebyśmy się spotkali osobiście. Sami tego doświadczyliśmy na jednym z naszych spotkań, gdzie nagle, gdyby jedna z osób była zakażona COVID-em albo byłaby w kwarantannie, to nagle wszystkie te osoby, które Państwu wyliczyłem, dyrektorzy szpitali, szef sztabu wojskowego, konsultanci wojewódzcy, wszyscy by trafili do kwarantanny, co nie było możliwe, bo przecież ktoś musiał 24 godziny na dobę podejmować decyzję. Działania wojewody są tutaj ograniczone do pewnych zadań, które na mnie nakładały zarówno ustawa o stanie, która reguluje stan epidemii, jak i ustawy covidowe.
wskazywanie kolejnych podmiotów leczniczych, których należy podwyższyć gotowość. Są tutaj, Państwo macie, nic Państwu to może nie mówią, to są podmioty prywatne, które trzeba było zabezpieczyć, również transfuzję krwi dla osób z COVID-em. Centrum Krwiodawstwa. Przygotowywanie wszystkie rekomendacje, zalecenia i wytyczne dotyczące sfery społecznej. Tam, gdzie były osoby w wieku podeszłym, albo gdzie się pojawiały w domach seniora, w DPS-ach. Wszystkie zalecenia były przygotowywane i rozsyłane i monitorowane przez służby mi podległe. Ewakuacja pensjonariuszy. To bardzo trudne momenty, jeżeli chodzi o epidemię. W zasadzie możemy powiedzieć, że moment trudny, pierwszy, to jest pojawienie się epidemii, zobaczenie, jak społeczeństwo i podległe instytucje rządowe i samorządowe reagują na ten trudny stan zagrożenia. Następnie drugi wąskie gardło, drugi bardzo trudny moment, to są domy pomocy społecznej. Zaczyna się zjawisko, gdzie COVID przedostaje się w miejsce najtrudniejsze. W miejsce, gdzie są osoby starsze, osoby słabe, osoby schorowane, osoby, które często nie są w stanie wstać z łóżka. Wiadomo, że wirus jest najbardziej zabójczy i najgroźniejszy dla nich. Oczywiście pojawia się jednocześnie zjawisko zmęczenia kadry lekarsko-pielęgniarskiej i zabezpieczenia tych ludzi. Oczywiście, zgodnie z prawem, nie każdy pensjonariusz domu pomocy społecznej potrzebuje 24-godzinnej opieki pielęgniarskiej, czy potrzebuje takiej opieki medycznej. Gdyby takiej potrzebował, byłby w szpitalu. Jednocześnie potrzebuje takiego nadzoru. Niemożliwość zabezpieczenia tego nadzoru ze względu na liczbę personelu medycznego, który przebywa w kwarantannach, ponieważ w jakiś sposób miał kontakt z osobami chorymi. Trudna sytuacja geograficznie na terenie województwa w pewnych miejscach, jak na przykład właśnie w Drzewicy i w Kleszczowie, zmusiła powiatowych inspektorów sanepidu do wydania decyzji o ewakuacji pacjentów. I tu kolejne podziękowania dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, ale również i tu wkracza wojsko. Pierwszy raz, jeżeli chodzi o działanie ewakuacyjne, za co ja bardzo serdecznie dziękuję zarówno Wojskom Obrony Terytorialnej, które wzięły na siebie 80% działań, jak i Siłom Zbrojnym Rzeczpospolitej. Dlatego, że na przykład w przypadku Drzewicy rzecz odbywała się na poziomie sztabu w Warszawie, dlatego że uruchomiliśmy wówczas wojska zabezpieczenie logistyczne, jak i wojska chemiczne z Tomaszowa, czyli z kawalerii, z wojsk lądowych, zatem musieliśmy mieć zgodę sztabu wojskowego warszawskiego. Kleszczów, analogiczna sytuacja. Jednocześnie uczymy się też na błędach, nie mówimy, że wszystko wiemy od razu najlepiej, przygotowujemy i dostosowujemy procedury. Bardzo ważną rzeczą dla osób, które są zamknięte, jak Państwo pamiętacie, jak byliście w jakby kwarantannie domowej, w cudzysłowie, kiedy nie mogliście wychodzić, to jest stan psychiczny, prawda? Nagle normalne życie zostało przerwane. Nie można normalnie funkcjonować, nie można iść do pracy, jest się na pracy zdalnie, nie widuje się osób. Przecież jedną, nie wiem czy dla Państwa, ale dla mnie na przykład ważną rzeczą był moment, kiedy maseczki przestały być obowiązkowe i zacząłem widzieć ludzkie twarze na ulicy, bo tak to widziałem 5 osób, które oczywiście bardzo cenię, z którymi pracowałem na co dzień, ale absolutnie nikogo więcej, tylko ekran telewizora. Proszę pomyśleć o osobach w DPS-ie, w szpitalu, w ZOL-u, w SDS-ie, w jakimkolwiek innym zamkniętym miejscu, gdzie wiedzą, że dwie ściany dalej, w miejscu przygotowanym i odizolowanym, są osoby chore na COVID, a oni tutaj leżą i mają choroby współistniejące i jeżeli wirus się tu dostanie, to mogą umrzeć. W jakim oni są stanie psychicznym? Dlatego wielkie podziękowanie dla szpitala psychiatrycznego w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej, z którym została przygotowana umowa i pracownicy tego szpitala, psychologowie i psychiatrzy, zawsze byli do dyspozycji i mogli dzwonić i rozmawiać z tymi pensjonariuszami, bo podtrzymywanie zarówno pensjonariuszy, jak i kadry, która tam była, miała niezwykle ważne znaczenie, jeżeli chodzi o walkę z COVID-em, o czym często się zapomina. Następuje zwiększenie liczby zespołów wymazowych finansowanych z budżetu państwa do 10. 10, które jeżdżą po terenie całego województwa, nie zastanawiając się, jaki to jest powiat, jaka to jest gmina i jakie to jest zapotrzebowanie. Jednocześnie jest ich 10, proszę Państwa, wszystkie wojewódzkie stacje ratownictwa medycznego. Jednocześnie są kolejne, które są finansowane z budżetu państwa, ale nie z zakładki wojewody, bo to są karetki jedna pułkownika Aszkielańca,
Bizancja, druga podległa pułkownikowi Wiktorowiczowi, dwie wojskowe, łącznie 12. Ale jednocześnie następuje poruszenie wśród samorządowców, którzy uważają, że tak, my też chcemy się włączyć. Włącza się pierwszy starosta łowicki, który uruchamia pierwszy zespół wymazowy, który jeździ po powiecie łowickim. O, jest tutaj pan starosta, gratuluję panu staroście i dziękuję. Który uruchamia pierwszy zespół i taki zaczyna jeździć. Następnie dołączają się inne miasta, powiat radomszański, miasto Łódź. Wszędzie mamy po jednym zespole i bardzo dobrze, dlatego że im więcej wymazów było, tym lepiej, tym więcej badań, tym mniej wirusa w społeczeństwie. Dlatego tutaj oczywiście, tak jak jest na slajdzie, dziękuję samorządowcom, dziękuję wojsku w tym zakresie. Jednocześnie no tutaj rzecz przykra, czyli stwierdzanie zgonów, bo proszę Państwa, to nie jest takie proste namówić kogoś, żeby w dobie największej epidemii w historii Polski pojechał do zgonu, nawet jeżeli to nie jest osoba covidowa. To też trzeba było przygotować, bo inaczej nie byłoby raportowania zgonów. I to też zagadnienie kolejne, niezbyt łatwe, dlatego że istnieje, i tutaj dziękuję lekarzom zakaźnikom, duży problem z wystawianiem aktów zgonu, jeżeli chodzi o COVID-19, dlatego że jest to tylko i wyłącznie decyzja lekarza. A nie każdy lekarz jest pewny co do swojej diagnozy. I tutaj pani konsultant wojewódzka, pani profesor Piekarska, wcześniejsza konsultant wojewódzka, wszystko pracownice Szpitala Biegańskiego, które cały czas walczyły z COVID-em. Bardzo duża rola wytycznych, które były dawane. Dlaczego tak często mamy do czynienia w raportach z województwa łódzkiego, mamy dzień za dniem, nie ma żadnych zgonów, nagle jest 5. To nie oznacza, że poprzedniego dnia było 5 zgonów. To oznacza, że lekarze przez te dni, kiedy nic się nie działo, zastanawiali się, czy to był zgon covidowy, czy nie, dlatego że to jest decyzja medyczna. Dopiero kiedy odpowiednie dokumenty zostają przygotowane i wypracowane, zostają przesłane, my je raportujemy do Warszawy, nic w nich oczywiście nie zmieniając. Powołania personelu. Często w mediach było pokazywane, że powołania personelu to jest coś strasznego, bo wojewoda straszną decyzją administracyjną kogoś wzywa. Proszę Państwa, powołanie na mocy mojej decyzji jest to wzrost uposażenia dla takiego lekarza, dzięki czemu jest zabezpieczony. Gdyby tego powołania nie było, nie dostawałby pieniędzy zarówno od obecnego tutaj, tylko nie w tym momencie na sali, prezesa, dyrektora NFZ-u, jak i ze środków, które ja mam zabezpieczone na ten cel, w celu wypłacenia tym lekarzom, którzy się tego podjęli. Bo to jest kolejna rzecz, podziękowania dla personelu medycznego, bo przecież w szpitalu w Zgierzu to nie pracują jacyś zakaźnicy z filmu Epidemia, czy z jakiegoś podobnego, tylko ci lekarze, którzy wcześniej tam pracowali. Nie ze swoją specjalizacją zakaźnika, okuliści, psychiatrzy, kardiolodzy. To wielkie podziękowania, że oni się zgodzili, stawili się, wiedząc o tym, że często łączy się to z rozłąką ze swoimi najbliższymi, którzy nie mogą narazić na niebezpieczeństwo. To są naprawdę indywidualne, bardzo poważne i odważne decyzje spośród tych osób. Są decyzje dotyczyły też również opiekunów medycznych, techników, fizjoterapeutów, ratownicy medyczni. Proszę zwrócić uwagę, że nie było ani jednego, z tego co ja pamiętam, zakażenia wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego, ani nie rozprzestrzeniło się zakażenie COVID-em po tej stacji, co dowodzi profesjonalizmu tych służb. Przecież mamy do czynienia z przypadkami szpitalnymi, gdzie pół szpitala jest zakażone COVID-em, a jakoś ludzie, którzy na co dzień od 4 miesięcy bez przerwy są wystawieni na działanie wirusa, ani razu się nim nie zakazili. Co dowodzi wysokiego profesjonalizmu i zabezpieczenia, jakie panuje w tych służbach. Tutaj są wskazane daty ewakuacji, o czym już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Punkty poboru drive-thru. Oczywiście w ramach analizy okazuje się w pewnym momencie, iż system, że karetka ma dojechać w miejsce zamieszkania, pobrać wymaz, jechać dalej, staje się w pewnym momencie no już systemem niewydolnym, proszę Państwa. Oczywiście przecież mamy jakieś ograniczenia, przecież nie będziemy walić do drzwi ludzi o 3 w nocy i pobierać im wymazy, chociaż instytucjonalnie, organizacyjnie i finansowo byśmy podołali, prawda panie dyrektorze, żebyśmy dali, no pan dyrektor kiwa głową, ale nie o to chodziło, więc tworzymy system drive-thru, system, który państwo chyba wszyscy znacie z medium i jest najbardziej aktualny, niestety nie ma odpowiednika obecnie w języku polskim, więc musimy się tym anglicyzmem posługiwać. Pojawiają się ogromne podziękowania, 5 drive-thru powołuje Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, powołujemy drive-thru przy szpitalach, 2 są sił zbrojnych. Jednocześnie te 2 siły zbrojnych są 2 punktami drive-thru najbardziej mobilnymi. Są punktami,
które przerzucamy po województwie, jak Państwo może czasem widzicie doniesienia medialne. Raz w powiecie pajęczańskim, raz w wieruszowskim, raz w sieradzkim, teraz aktualnie w tomaszowskim i w opoczyńskim, tam gdzie są ogniska. Czyli Wojska Obrony Terytorialnej bardzo w dynamiczny sposób są przerzucane w bardzo prostym trybie, na mój wniosek, w różne części województwa, oczywiście po zasięgnięciu opinii epidemiologicznej. Środki ochrony indywidualnej i płyny do dezynfekcji trafiają do wszystkich podmiotów leczniczych, do wszystkich DPS-ów izoli, do żłobków i przedszkoli, nawet tych, które mają nie być otwierane. Trafiają do wszystkich powiatów i wszystkich służb podległych. I to jest rzecz bardzo ważna, proszę Państwa, dlatego że liczba tych środków była ogromna i była naprawdę koordynacja tego z różnych składnictw Agencji Rezerw Materiałowych przewożonych i dostarczanych. I tu niestety oczywiście dochodzimy do momentu, kiedy musimy zbaczyć trochę z czysto merytorycznego odwoływania się i referowania sprawy i dochodzimy do tego, że to jest ten moment, kiedy te środki są rozdysponowywane, kiedy decyzje Głównego Inspektora Sanitarnego, który to jest służbą epidemiologiczną, zostają pierwszy raz podważone i uznane, że politycy mają prawo podejmować decyzje inne, na przykład ostrzejsze niż służby sanitarne. Ja jako wojewoda łódzki stoję na jednym prostym stanowisku, które powtarzam nieustannie i od dawna. Decyzje podejmują epidemiolodzy i lekarze. Jeżeli jest takie i takie zalecenie, wtedy ja się do niego dostosowuję i je realizuję. I jeżeli było zalecenie, dokładne wyliczenia i analizy, ile jakiego płynu dezynfekcyjnego, o jakiej strukturze wewnętrznej, nie jestem chemikiem, więc nie mam obowiązku tego analizowania, ale to zostało przeanalizowane, na ile metrów kwadratowych powierzchni, gdzie, do kogo ma trafić, kto, w jaki sposób ma tego używać, w jaki sposób w przedszkolu czy żłobku, w jaki sposób dzieci mają być od tego odseparowane, tak, albo mogą być wystawione, albo nie. Wszystko w tych wytycznych dla wszystkich samorządów województwa łódzkiego zostało przekazane i dostarczone. Nie ma takich pytań dotyczących epidemii, dotyczących zachowania się ludzi w epidemii, na które służby sanepidu w województwie łódzkim bądź Ministerstwo Zdrowia bądź GIS nie odpowiedziały. Nie istnieje pismo żadnego samorządowca, który by się nas zapytał, co zrobić, żeby lepiej chronić dzieci, że nie dostał takiej odpowiedzi. Za to w drugą stronę były rozliczne konferencje, których ja komentować nie będę, ponieważ nie mają nic wspólnego z zagadnieniami merytorycznymi. Przekazywanie ilości środków. Oczywiście, jak Państwo wiedzą, świat nie był przygotowany na tego rodzaju epidemię. Wystarczy powiedzieć, że rok wcześniej w Belgii 2 miliony maseczek zostały zniszczone, ponieważ skończyła im się data ważności i stwierdzono, że do niczego się nie przydadzą. Żaden z krajów, widzimy ile było zachorowań we Włoszech, we Stanach. Ja nie będę tego powtarzał, bo to jest część dyskursu publicznego, ogólnie znanego, nie wymagającego zreferowania. Ale oczywiście nagle zaczyna się ogólnoświatowa konkurencja. Kto zakupi te środki, kto je będzie certyfikował? Oczywiście, że zaczyna się różnego rodzaju spekulacje. Tutaj macie Państwo wyliczenie, ile przeszło przez magazyny moje różnego rodzaju środków i zostało dostarczonych, łącznie z instrukcjami ich używania, bo gogle nie są jednorazowe. Je się dezynfekuje i one już pozostaną na tak długo, jak będzie można korzystać. Oczywiście wytyczne, jak z nich korzystać, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych jasno określili. Jednocześnie zaczyna się poważna akcja, za co dziękuję panu marszałkowi województwa łódzkiego, wsparcia jednocześnie naszego łódzkiego biznesu, który jest naszym najważniejszym łódzkim biznesem w sensie historycznym, czyli tego, który zajmuje się szyciem przemysłu włókienniczego, można by tak powiedzieć, używając określeń starszych. Dlaczego? Dlatego, że pan marszałek ściąga wzory z jakie maseczki powinny być, jak powinny być zrobione, jak powinny być zrobione kombinezony, zgodnie z wytycznymi, najlepszymi standardami epidemiologicznymi przyjętymi w Unii Europejskiej, przekazuje te dane wrażliwe, te informacje do firm województwa łódzkiego i one przygotowują nam i jesteśmy, pan marszałek je kupuje, ale również i agencje rządowe je kupują. Jesteśmy wyposażeni w te środki z województwa łódzkiego, pomagamy przedsiębiorcom, a jednocześnie zabezpieczamy epidemiologicznie województwo łódzkie. Oczywiście to są kolejne, może 400 namiotów, 9 kabin do odkażania, komory biowak, namioty do dekontaminacji. To są różne rzeczy, które należy wymienić.
użycie sił zbrojnych, to za co dziękowałem, czyli wielki wkład i nagle okazanie się, że Wojska Obrony Terytorialnej nie są niczyją prywatną armią, tylko nagle się okazuje, że są armią nas wszystkich i pomagają wszystkim i kiedy inni się boją, to oni dzwonią, a tak było, bo to zwykle było tak, że to nie ja pierwszy musiałem zadzwonić do dowódcy 9 Brygady Łódzkiej, tylko on dzwonił, panie wojewodo, co możemy zrobić, bo moi żołnierze, czyli ludzie, którzy na co dzień nie są przecież żołnierzami, prawda, co możemy zrobić, żeby pomóc ludziom w województwie łódzkim, bo my się zgłaszamy, my jesteśmy gotowi. Przecież to żołnierze, którzy są wśród nas, pracownicy różnych firm, pracownicy, pracodawcy, przecież to oni są żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, to oni są w tych punktach drive-thru, bo oni przeszli przeszkolenie epidemiologiczne, przeszli przeszkolenie u dyrektora Janeckiego i ratowników medycznych, przeszli przeszkolenie u zakaźników i epidemiologów i oni wiedzą, jak mają to robić. To są, każdy z nas mógłby teoretycznie to robić, ale to oni się zgłosili i to im należą się wielkie podziękowania. Nie mówiąc o transporcie, o dostarczaniu decyzji, o przewożeniu środków dezynfekcyjnych, o byciu w pogotowiu 24 godziny na dobę od 4 miesięcy. Dochodzimy do informacji bieżącej, którą chciałbym zakończyć, chociaż mam ogromne wrażenie, że biorąc pod uwagę rozległość tematu, nie poruszyłem bardzo wielu zagadnień i nie podziękowałem i nie poinformowałem Państwa o bardzo wielu działaniach, w tym na przykład, o teraz widzę na przykład Uniwersytetu Medycznego, gdzie od razu jeszcze przed pierwszym przypadkiem wirusa w województwie łódzkim wspólnie z panem rektorem Magnificencją, rektorem Kortkiem zawarłem porozumienie, w którym w razie przypadku, gdyby brakowało nam kadry medycznej w województwie łódzkim, studenci mogliby się zgłaszać do pracy, nie mając wystarczających wszystkich zakończonych dyplomów. I to była inicjatywa wspólnie podjęta przeze mnie i przez pana rektora Kortka, która nas dodatkowo zabezpieczała. I teraz jesteśmy w sytuacji bieżącej i na przykładzie sytuacji bieżącej wytłumaczę Państwu, jak na konkretnym, jak to mówią prawnicy, kazusie, jak działa system zabezpieczenia w tym momencie i teraz, bo to są, no ja mam jeszcze dane te, które zostały, nie zostały zagregowane w postaci mapy, ale które są aktualne, dlatego że wczoraj o godzinie 23 przyszedł raport, że nowych zakażeń w województwie łódzkim jest 75. Zatem łączna liczba osób chorych to jest 1400, przypomnijmy na 2,5 miliona mieszkańców, więc taki mniej więcej jest przelicznik. Zawsze można przeliczyć i porównać sobie, jak to wygląda po tak wielu miesiącach epidemii w innych województwach. Przyznam Państwu szczerze, ostatnio zadaję to pytanie, dlatego że liczba sił, środków, mobilizacji społecznej ogromnej wskazuje na to, że nie ma jasnej odpowiedzi dla mnie jako wojewody, a chciałbym wiedzieć od osób odpowiednio wykształconych i mających odpowiednią wiedzę, skąd wzrost zakażenia w województwie łódzkim precyzyjnie i w sensie naukowym się bierze, bo w ogóle wiemy skąd się bierze. Jedyne obecnie racjonalne i wydające się przenikliwym wniosek jest taki, iż faktycznie, jak spojrzymy na mapę największej liczby zakażeń, jesteśmy województwem pomiędzy trzema województwami o największym liczbie zakażeń wcześniej, czyli w województwie wielkopolskim, województwie mazowieckim, które wystrzeliło na początku. To nie jest nic dziwnego ze względu na migrację ludności, transport międzynarodowy, wielkość województwa, cechy urbanistyczno-aglomeracyjne Warszawy i tak dalej, dużo by o tym mówić, jak i Śląsk i Kopalń. Jeżeli spojrzymy, jak migrował wirus, obecnie Państwo wiedzą, odwołując się do wiedzy z ostatnich 2 tygodni, główne punkty zapalne to był powiat wieruszowski, powiat pajęczański, obecnie mamy ognisko w szpitalu wojewódzkim w Sieradzu, powiat bełchatowski, nie do końca, bo te doniesienia dotyczące kopalni, one już wcześniej był wirus w kopalni, ale tam są procedury, zresztą to jak wiemy jest innego rodzaju kopalnia, to pan przewodniczący wie najlepiej niż kopalnie na Śląsku, zupełnie inny charakter, inny sposób realizacji działań. Powiat opoczyński ponownie, powiat tomaszowski. Co wynika z tego mojego wyliczenia? Po pierwsze wskazałem na liczbę symultanicznie istniejących w tym samym czasie ognisk. Doszło do takiej sytuacji, że w momencie, w którym mieliśmy spadek liczby zakażeń i liczby aktywnych chorych 4 tygodnie temu było 370,
nastąpił wzrost z powodu przejścia wirusa. Wiemy, że wirus przeszedł do powiatu wieruszowskiego, stąd dużo tam osób chorych i osób kwarantanowanych. Powiat wieluński promieniował na powiat pajęczański i sieradzki. Wieruszowski graniczy z województwem, jeżeli ktoś nie pamięta, nie widać tutaj, z województwem wielkopolskim i województwem opolskim. Wieluński z opolskim, pajęczański maluteńkim fragmenciku z opolskim i z województwem śląskim. Jeżeli Państwo popatrzą, powiat opoczyński drugi raz dotyka klęska koronawirusa w pewnym sensie, chociaż też musimy pamiętać, to jest 130 osób zakażonych na całą populację powiatu, która, no nie chcę rzucać teraz liczbami, bo dokładnie nie pamiętam jaka jest, ale to jest ileś tysięcy, dziesiąt tysięcy albo set, więc to nie jest jakaś gigantyczna liczba, proszę Państwa. Graniczy z województwem mazowieckim i z województwem świętokrzyskim. Jak wiemy, jedno z ognisk było na terenie województwa świętokrzyskiego, tylko że granice administracyjne dla wirusa niespecjalnie są istotne, prawda? I dlatego za pierwszym razem do Drzewicy wirus trafił z szpitala powiatowego w Nowym Mieście. I tym razem również z innego województwa wirus trafił do powiatu opoczyńskiego i tam zaczął krążyć. Dlatego, tak jak powiedziałem, za to dziękuję Wojskom Obrony Terytorialnej, z powiatu pajęczańskiego system drive-thru został przerzucony do powiatu opoczyńskiego. Jednocześnie zmieniliśmy system na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego pobierania wymazów. Dlatego, że jak trafia gdzieś system drive-thru, jak na przykład teraz w powiecie opoczyńskim, inspektor sanepidu wskazuje i jest przygotowany już zanim taki system trafi do powiatu, kogo należy wymazać, pobrać wymazy. I te osoby już są określone, one wiedzą, podjeżdżają samochodami i są pobierane. Mija 3-4 dni zwykle, i to mówię na podstawie swojego doświadczenia w relacji ze służbami epidemiologicznymi, i następnie zostaje podjęta decyzja i wytyczne wojewódzkiego inspektora sanitarnego, iż robić tak zwany przesiew. Czyli to, o czym tak często i nawet we wczorajszej debacie prezydenckiej była mowa, więcej badań. Co się okazuje? Każdy z powiatu pajęczańskiego, opoczyńskiego, wieruszowskiego i sieradzkiego, w powiatach wieruszowskim i pajęczańskim jest to nieaktualne, bo przenieśliśmy drive-thru, ale mógł i może się zbadać. Wystarczy zadzwonić do inspekcji sanitarnej i powiedzieć, że ma się podejrzenie, że było się wystawionym na kontakt z wirusem i chce się przebadać, i każdy może. I co się, proszę Państwa, okazuje, że zainteresowanie jest wyjątkowo umiarkowane. Dlatego ja, korzystając z tego, że Państwo mnie dzisiaj słuchają, apeluję oczywiście do osób z takich powiatów, tych obecnie, jak i takich, które mogą się pojawić w przyszłości, zgłaszajcie się do sanepidu i jedźcie, dlatego że testów genetycznych, bo to też warto wspomnieć, ale jest tutaj, jeżeli byłoby takie pytanie, jest tu wojewódzki konsultant, odpowie lepiej niż ja, ale genetycznych, bo to są jedyne testy warte naszej uwagi, mamy wystarczającą liczbę, laboratoriów mamy wystarczającą liczbę, mamy tak stworzony system, proszę Państwa, że badania możemy też i poza województwo wysyłać i będziemy je otrzymywać. Mało tego, były momenty, kiedy notowaliśmy spadek liczby zakażeń i liczby osób aktywnie chorych i badaliśmy, i dzielni diagności laboratoryjni naszego województwa badali testy przysyłane z innych województw. Dzwonili do mnie wojewodowie z takimi prośbami. Byliśmy województwem, które innym pomagało. Jeżeli spojrzymy mamy teraz ognisko w powiecie sieradzkim, czyli szpital wojewódzki, który jest przedmiotem teraz naszego szczególnego zainteresowania, jeżeli chodzi o wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego, dlatego że tam się wydarzyła sytuacja bezprecedensowa do tej pory, dlatego że nieznany mi jest taki przypadek w Polsce, żeby wirus tak w szerokim zakresie, po tak różnych odseparowanych od siebie oddziałach przeszedł, a przeszedł po wszystkich, które są w sieradzu ulokowane. To jest przedmiotem analiz zarówno GIS-u, jak i WSSE, jak i służb pana marszałka, jak i służb NFZ-u, nas wszystkich, dlatego że to jest sytuacja niemożliwa. Jednocześnie faktycznie mając tak dużo, na 197-190 osób jest chorych w szpitalu i w związku z ogniskiem szpitalnym w powiecie sieradzkim, tak duża liczba jest niemożliwa i nie do przyjęcia, szczególnie że, proszę Państwa, sytuacje, w których COVID zjawia się w szpitalu, są częste i nie są niczym nadzwyczajnym. Wówczas dyrektor szpitala informuje wszystkie zainteresowane strony, NFZ, organ założycielski, kimkolwiek jest ten organ założycielski, czy i mnie, o tym, że zamyka na ileś godzin oddział i następnie następuje dezynfekcja, personel, triaż,
Kto miał kontakt, kto nie miał kontaktu, teraz kontakt powinien być ograniczony, bo nie każdy może mieć do czynienia z każdym, po to, żeby się nie pozarażać, szczególnie w szpitalu. Następuje 12 godzin, dyrektor znajduje zastępstwo, szpital rusza. Opinia publiczna nawet nie musi o tym wiedzieć, bo tych przypadków jest na tyle dużo, że to nie jest żaden ewenement. Ewenementem jest, kiedy przez zabezpieczenia epidemiologiczne w szpitalu podległe dyrektorowi, wirus zaczyna krążyć po szpitalu. I to jest sytuacja niepokojąca. Jednocześnie chciałbym, i korzystam z tej okazji, zdementować informację, która się wczoraj pojawiła z ust rzecznika szpitala w Sieradzu, że nie ma miejsc w szpitalu w Zgierzu, jednoimiennym czy w innych szpitalach zakaźnych. To nie jest prawdziwa informacja, bo w Zgierzu jest. Zdaje się ponad 300 łóżek wolnych. Decyzja o przewiezieniu pacjentów z Sieradza na teren Wielkopolski, nie wiem przez kogo została zaordynowana, na pewno nie przeze mnie, ani przez Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego, ani przez żadnego członka, ani przez służby mi podległe. Ale to tylko mówię tak ad vocem, i tak Państwu za dużo czasu zająłem, ale Państwu wybaczą, ale chyba nie ma w Polsce w 2020 roku ważniejszego tematu niż koronawirus. I dlatego pozwoliłem sobie poinformować o tym, co robiłem, ale głównie poinformować o tym, co robiła ogromna rzesza dzielnych ludzi na terenie województwa łódzkiego, którym naprawdę bardzo, bardzo wiele ludzi zawdzięcza swoje życie. Dziękuję bardzo.